Gdybym wiedział, to bym się przygotował i moje życie by mnie nie zaskoczyło. Gdybym wiedział, to bym się przygotował i nic w moim życiu nie byłoby dla mnie takie tragiczne, jak było. Tak mi opowiadał mój wujek. Mój wujek, który uwielbiał Denisa Diderot, który napisał Kubusia Fatalistę i jego pana. I tam właśnie Denis Diderot przedstawia nasze losy jako wstęgę, która się rozwija i my czytamy z tej wstęgi te losy, to co nam się dzieje. Gdybym wiedział, co jest dalej napisane, to moje życie byłoby nudne. Lub gdybym wiedział, co dalej jest napisane, to bym wiedział, jak postąpić. Gdybym wiedział, to ten na górze by się śmiał ze mnie. Stąd jest to powiedzenie. Chcesz rozśmieszyć Boga, to przedstaw mu swoje plany.